Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku zobaczycie, jakim fajnym teraz w patchu od patcha 9.17.1 czołgiem ciężkim jest Maus, ponieważ dostał sporo buffa, z tego co wiem pancerz, duży buff do przeładowania i do HP też dostał buffa. Zaraz o tym wszystkim opowiemy wraz z graczem, który właśnie wykonał bardzo dobrą powtórkę na Mausie, czyli Oguras. Cześć! Siema. Nie będę się ciebie pytał, dlaczego Oguras, bo już u mnie występowałeś wielokrotnie, ale chciałbym właśnie porozmawiać na temat Mausa. Czy twoim zdaniem te zmiany w patchu dały sporo do gry właśnie tym czołgiem? No tak, teraz jest bardziej grywalny, ale mimo wszystkich buffów, które dostał, to dostał prawdopodobnie cichego nerfa, bo od art wchodzi praktycznie dwukrotnie więcej za każdym strzałem. Patrz, od arta wali po 800 praktycznie każdą pestką, jak trafia gdziekolwiek bezpośrednio. Czyli zdecydowanie trzeba założyć na niego ten moduł z... Niekoniecznie, ale to jest tylko takie moje spostrzeżenie. Może po prostu mam pecha, ale ostatnio miałem bitwę, w której dostałem 3 strzały od Batcha Tarty, 2 razy po 1200 i trzecim strzałem mnie podpaliła, więc... No. No to... Coś tu jest. Jeżeli też zauważyliście coś takiego w Mausie, to napiszcie w komentarzach, bo też to będę sprawdzał może dziś na streamie. Okej, czyli... Jest twardszy, ma 3200 HP, no i przeładowanie 9,70. Aha, bo ty jeszcze na czekoladzie jedziesz. Normalnie bez czekolady ma 9,91, z czekoladą 9,70, czyli no w tej chwili, no może nawet... Z wentylacją na 9,5 schodzi. Aha, bo ty nie masz wentylacji. Nie, optykę mam założoną. Aha. To jest najlepszy scout, tak ogólnie. Aha, jak czyli... Jak masz idiotów na lightach, to zawsze zaświecisz. Aha, w ten sposób. Sobie. Bo on ma w zasadzie dobry zasięg widzenia, plus optykę, to nie wiem, pamiętasz ile masz... No, łącznie z załogą, optyką i wszystkim mam 590 metrów około. Nie, jakieś 490. No. Dobra, to może powiedz coś na temat tej bitwy. Na razie jest 0 do 0. Zrobiłeś niecałe 2000 obrażeń, czyli jaki miałeś plan na tą bitwę? No, na początek chciałem właśnie od piątki i szóstki wystrzelać w lighty. Tam było parę strzałów, ale się nie udały. A później miałem taki plan, żeby ich, bo mają pluton trzech heavików mieli i chciałem ich bardziej przycisnąć. Bo w zasadzie bez tego plutonu to potem już nic by mi nikt nie... No nic by mi nie zrobiły inne czołgi. Mm-hmm. Jak widać, te 30 też jest stokowy, więc taki kompletny problem miał, nie mógł mnie przebić. Mm-hmm. No. Tutaj oczywiście ci, którzy są przeciwnikami Golda, zapewne będą źli na ciebie, że używasz goldowych pocisków, ale tak naprawdę no Maus nie ma takiej penetracji zbyt dobrej na zwykłych pociskach. Tutaj trzeba No? Ja ci powiem, mi nie chodzi nawet o samą penetrację, po prostu po pierwsze pestka leci szybciej, po drugie ja potrzebuję robić pestki za każdym strzałem i potrzebuję mieć pewność przebicia. To już nawet nie chodzi o to, że ja strzelam z golda, bo nie wiem normalnie. Na Mausie po prostu musisz zrobić damage, bo nie wiesz kiedy padniesz, nie wiesz na kiedy na ciebie wyjdzie 10 osób naraz. I jak ktoś płacze, że z golda strzelam, ale ten gold też muszę zarobić, więc to nie jest tak, że ja sobie strzelam z golda, mam go za darmo i WN8 robię. No. Takie komentarze praktycznie pod każdym filmikiem spadają. Tak jest. Okej, czyli jak na razie sporo ci nie zabrali uszkodzeń, znaczy HP, przepraszam, najmocniej, a ty już zadałeś 4500. No i na szczęście nie ma artylerii, więc można trochę cisnąć do przodu. Ja tylko tak jeszcze wspomnę, że nie tylko Maus dostał buffa, ale bardzo fajnie teraz się gra
typem 5 Heavy, zdecydowanie lepiej moim zdaniem, odbija sporo, no i ma nowe działo, którym niektórym się podoba, niektórym nie, haubica, która może zadać obrażenia nawet 1750. No, bardzo fajny jest teraz ten typ, ostatnio na Prolidze nawet, dobrze pamiętam, ktoś strzelił typem w Batchata za 1400. No ale to jak przegrywali, więc z lekrza się dał strzelić tym Batchatem. Ale duży buff dla obu czołgów. Oczywiście tam zauważyłem, że chyba moja ulubiona fałeczka 9 tieru dostała chyba nerfa, bo teraz wchodzi więcej w nią. Czy niekoniecznie był taki nerf, tyle co jest na pewno górna płyta jest twardsza, ale dolną płytę wchodzi teraz i boki są nieco twardsze. Aha. Ale to jest, no powinno się grać tak samo, nie wiem, ja tam jak strzelam do nich, to nie odczuwam różnicy jakiejś specjalnej. No, tylko że bywało tak kiedyś, że wszyscy myślą, że dolna płyta w każdym czołgu jest najbardziej miękka. No a właśnie w fałce było to fajne, że tam się nie strzelało. Lepiej było. No to nie tylko w fałce tak jest, w T-54 ruskiej tak jest tak samo. Jak stoi prosto, to dolna jest twardsza. Mhm. 6 zniszczonych już pojazdów. Obrażenia prawie 7000, zablokowane ponad 7000. Chyba już zauważyłeś, że ta bitwa może być niezła, bo zostało jeszcze sporo pojazdów. I 7 czołg. Czyli co? Teraz po Ridleya zapewne, nie? No tutaj chciałem jeszcze na razie przerwieć, bo mnie 113 flankowała, ale już jakaś myśl się kręciła, że jakiegoś Ridleya można zrobić tam. Na mał się zawsze coś. No i 113 oczywiście, jak widać, dała radę cię przebić, więc trzeba uważać. Czyli policzki nadal miękkie, bo... Znaczy nie tyle co miękkie, co po prostu, no, wchodzi, dalej wchodzi, ale więcej odbijają, tyle mogę powiedzieć, na pewno. Mhm. Jedynie co miał bok pancerza, miał mieć buffa, to... Jak jest dobrze skontowany, to nie przebijają, ale jak już teoretycznie jest taki kąt, gdzie powinno być 270 mm, to bardzo często wchodzą te pestki od ruskich medów i tak dalej. Więc no to jest jakoś, bo ogólnie wszyscy zakładali tak, że jak mouse będzie mieć 250, to Batchat wyjedzie pod kątem prostym i się odbije praktycznie połową klipu, a tak w sumie nie jest. Dalej pestki wchodzą, bo buffa ma tylko ta górna część, a na dole jest dalej mało, tam gdzie są traki. No też nie można strzelać za nisko, bo wtedy strzela się pod czołgiem, nie? Mhm. Ja tak tylko przypomnę dla tych, którzy nie wiedzą, czyli w tej chwili z przodu i po bokach Maus jest twardszy, 200 pancerza z przodu, 185 po bokach, 260 z przodu wieży na policzkach, a było chyba 250, o ile pamiętam. Dobra, 9 zniszczonych pojazdów. Zazwyczaj trzeba by było napisać give me pull, nie? Tak, tak, bana na czat miałem i zacząłem klikać. Ale tutaj zobaczymy. No i ten strzał, patrzcie się teraz... Na farcie strzał, tak właśnie myślałem, czy będzie płotek i no i weszło na farcie. Tak jest, tak jest. No to był szczęśliwy strzał, no ale... bardzo fajnie, że wszedł, ponieważ jest medal pula na Mausie. Medal pula nie jest łatwo zrobić. Ta bitwa, tutaj oczywiście straciłeś ponad 2000 HP, czyli można powiedzieć, że wchodzi, że nie jest taki strasznie twardy, ale uwierzcie mi, bez golda to już w Mausa nie jest tak łatwo bić. Prawie 9000 obrażeń, 10 zniszczonych pojazdów oraz 7500 zablokowanych na pancerz. Przy okazji też trochę pospotowałeś i exp 1532. No, straciłeś 50000 kredytów, ale sobie to odrobisz w innych bitwach. Dobra, ja bardzo ci dziękuję za pokazanie bitewki. W tej chwili naprawdę Mausik jest bardzo fajnym czołgiem ciężkim, ale trzeba to sprawdzić, to co mówiłeś, i tutaj też możecie napisać w komentarzach, czy to jest prawda, że odczuliście zmianę w
jak Arta was uderzy w Mausa, czy dostajecie więcej. Dobra, jeszcze raz bardzo dziękuję, no i oczywiście jakbyś miał ochotę kogoś pozdrowić, to wal. No to pozdrawiam Kapena, Bodzia1973, Aleksego.pl i Kozę Drapieżną. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.